Cześć, ja jestem Karla, a to są Simsy i witam was w mojej rodzince Warzywko. Po prostu kocham tę rodzinkę i uwielbiam tutaj grać i nagrywać. I ostatnio mam naprawdę wielką fazę, ponieważ jak widzicie mamy kolejne zmiany i to całkiem spore zmiany, ponieważ ten tutaj pan to jest Stevie i on jest chłopakiem Bernadety i zamierzam ich w dzisiejszym odcinku zaręczyć, ponieważ dwa razy już były zaręczyny. Za pierwszym razem musiałam niestety wyjść bez zapisu, bo mi się zacięła gra i po prostu chyba, nie wiem, za długo grałam czy coś, jakiś był problem. Bo w ogóle do Biesław nie chciał mi dorosnąć, ja tam kombinowałam, aż w końcu przekombinowałam. Za drugim razem to Stevie zaproponował Bernadecie te oświadczyny i ona go odrzuciła, bo jest szalona i ja o tym zapomniałam i po prostu kocham tę simkę naprawdę, ona jest nieprzewidywalna. Także mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i to dzisiaj ona mu zaproponuje. W ogóle te drugie oświadczyny to było tak pięknie, bo była randka, ten dzień miłości i byli na festiwalu i po prostu Bernadetta stwierdziła, że nie, jednak mi się nie chce. Także tutaj też Leopold osiągnął sobie w końcu swoje pragnienie życiowe. Gertrudzia jest już tuż, ponieważ Dobiesław musi sobie dorosnąć, bo już mu w zasadzie 0 dni zostało do dorosłości i mimo, że on się najpierw urodził, a potem zaadoptowaliśmy Eryka, to coś się tam poprzestawiało i Eryk pierwszy dorósł, także no, tak wygląda. Mamy też naszą Celinę. Celina ogólnie jest, chce być dżokejką. I tutaj właśnie dlatego mamy też konika sobie, jest Arashi i on sobie tu właśnie ćwiczy i jestem tak totalnie też zakochana w tych koniach. Ja wcześniej jakoś tak, wiecie, nigdy nie miałam dodatku zwierzaki, jeśli chodzi o trójkę, w ogóle prawie nigdy nie grałam w trójkę, ale jak już w końcu teraz zdecydowałam się na tego konia, to jest to tak świetna sprawa, naprawdę polecam, no uwielbiam koniki tutaj, są przepiękne i cudowne. Okej, dobrze. Co my tu jeszcze mamy z tych zmian? Tutaj właśnie na górze się trochę zmieniło, ponieważ chłopakom rozdzieliłam pokój, bo oni mieli wspólny, ale teraz stwierdziłam, że każdy już raczej wolałby mieć swój osobny i też chyba Dobiesław miał inny ulubiony kolor. Wydaje mi się, że to był też purpurowy, tak samo jak ma Bernadetta, dlatego zmieniłam mu na limonkowy, ponieważ no skoro Bernadetta ma taki, no to niech on sobie ma tam jakiś inny. Czy on miał od początku czerwony? Nie wiem, nie pamiętam. Celina, nasze mroczne dziecko, jak zwykle czarny i tylko czarny. Także tutaj ma swój pokoik. Tutaj właśnie jest Bernadetta razem ze Stevie'm. I Bernadetta jest, chce być światowej sławy chirurgiem. Aha, bo ona została razem z tym, z Leopoldem, zostali tymi. On został królem tańca, ona została królową tańca. Tutaj możesz w sumie już wstać i powoli się ogarniać. Tak naprawdę Leopold. Oho, proszę, komu się tu wzięło na stare lata, nie? Przypomniała, jeśli nie będzie żadnych fajerwerków, w ogóle musimy do Artura zadzwonić albo go zaprosić, bo ostatnio nam bardzo kontakty spadły. Teraz mamy dopiero w piątek jakiś dzień wypoczynku, także chociaż ty o 14 kończysz, ona o 15, to może dzisiaj jak wrócą z pracy, to pójdą sobie gdzieś na jakąś randkę czy cokolwiek, albo po prostu wyjdą z domu. Ty masz pracę, ona sobie pracuje właśnie sprzedawczyni w księgarni, ponieważ nie chciałam, żeby miała taką pełnoetatową pracę, tylko taką dorywczą, bo jak ona ma się tu zajmować tym koniem, to jednak jej sporo czasu na to ucieka. Także chodź, chodź. A jeszcze w ogóle musimy dzisiaj zrobić urodziny. Okej. Tak, żebym nie zapomniała. O, Celina zaczyna czuć się chora. No dobra, to będzie trzeba pojechać załatwić sobie tą szczepionkę. No koniu, weź, ogarnij. Możemy na koniu pojechać, chociaż ty masz chyba dzisiaj pracę, nie? No za 4 godziny. No jak będziesz się tak kręcić, to wiesz co? No, w końcu. W końcu się ustatkował. Idziesz sobie pływać? Wiesz co, ja bym chciała, żebyś tę książkę dokończyła, bo tam chyba miałaś jeszcze jedną, dobra. Idź no do szpitala. A nie możesz na ten? Czemu nie może tej szczepionki? Okej, okay. Myślałam, że zawsze można, widocznie może... albo ona może, nie wiem, tchórzem jest i nie może...
No trudno, no to będziesz się męczyć z katarem w takim razie. Ja już nawet kupię tort, bo chyba miałam zrobić to wcześniej, ale jak zwykle coś mnie w tej rodzince rozprasza. To standardzik, naprawdę. Mam nadzieję, że on teraz bezproblemowo dorośnie, bo wcześniej właśnie bardzo długo grałam i on miał dorosnąć i nie dorósł. Dlaczego tylko... Aha, bo ciebie nie ma w domu, pewnie dlatego. Dobra, to wracaj sobie do domu. Ty zaraz też tutaj będziesz wracać, to sobie możesz oglądać. W sumie wiesz co, tak właśnie przyszło mi na myśl, że możesz sobie oglądać kanał kulinarny albo kucharski, nie wiem. Zjadłeś tam trochę? Dobra. Możesz też siusiać jeszcze. Bernadeta skończyła. Poważnie już pierwsza rocznica pracy? O kurczę. Przyjęcie dla niej, aha. Oj, dostała awansik. No bardzo ładnie. Logikę byś chciała poprawić. Nie, ona znowu ma tą, żeby się bawić tą naścienną zabawką, ale ja tam ostatnio odkryłam, że jest właśnie takie baw się i ona może chyba z kotem się bawić. Może to o to chodzi, nie wiem. Zaraz przetestujemy. Możesz sobie pracować ciężko. Może poczekamy, aż Celina wróci z pracy, bo to w zasadzie będzie o 19:00 i wtedy zrobimy te urodziny. I co, i spełniło ci się? Aha, czyli to o to chodziło, widzicie, no. Może dlatego, że ona uwielbia te koty i to dlatego może się z tym kotem tak bawić. Też nie wiem, czy inni mogą? Też mogą. Wcześniej jakoś nie zauważyłam tej opcji. Zostaw swojego męża, on tam ma bardzo ważne rzeczy do roboty. Widzę, że Erik idzie odrabiać pracę domową. Bardzo dobrze, że myślisz, bo ja w tym momencie mam totalnie co innego w głowie, żeby nie zapomnieć o tych urodzinach. Nie musisz odrabiać lekcji. Chciałbyś porozmawiać z mamą, to zaraz. Nie chcę go karmić jeszcze, bo zaraz będzie torcik, a chciałabym, żeby Celina już wróciła. Chociaż jej się trochę jeszcze zejdzie. I zapytaj o dzień może. O, możesz ją jeszcze zawiadomić tam o awansie, że słuchaj, mamo, dostałam awans. Jestem już na czwartym stanowisku. O kurczę, ale szybko. O badania, a jak to trzeba robić? Dzienniki medyczne, bądź na bieżąco z najnowszymi odkryciami w tej... Czyli to pewnie będzie gdzieś w wyposażeniu? A nie mogę nic z tym... Czy... Ja to muszę... Czekajcie, muszę to doczytać do... W ogóle Celina, wracasz? Wracasz do domu, świetnie. Czyli muszę być tam bieżąco, ale to... Nie mogę nic z tym zrobić, nie wiem, chyba że ewentualnie ona musi na komputerze coś tutaj... No nie, no... Znaczy, ja się bardzo cieszę, że wy dbacie o siebie, ale... już, urodziny. Bo w ogóle to zrobię im zdjęcie, okej. Okej, możesz dmuchać. Jej, wszyscy ci kibicują. Uhu, jej, dorastaj, dorastaj. Pomóż Gertrudzi spełnić jej marzenie. I w ogóle wszystkim spełnić marzenie o tym, żeby napełnić tego żołądek. Wszyscy są głodni i czekają na ten tort cały dzień. Okej, 100 lat ze względu... Mogę wybrać cechę, bardzo fajnie. Znaczy ja i tak wylosuję sobie ambitny. Niezdarny, odważny, ambitny mi poczucie humoru. Pechowiec. Nie. Miłośnik motoryzacji, to było to. To było to, co mi do niego pasuje. Tu. Proszę bardzo, proszę, proszę, masz pan. Okej, i teraz proszę. Jeszcze nie mogę was zawołać na posiłek. Dobra, Dobiesław może was zawoła na posiłek. Nie? Gertrudzia wypełniła swoje pragnienie życiowe. Super. Wszyscy jeść, już. Już, raz, dwa, trzy. Kto jeszcze nie je? Steve. Albo Stevie. Bernadetta? Ona mnie czasami naprawdę przeraża, bo ja się zastanawiam, czy ona się tylko wygłupia, czy naprawdę coś jej jest. No jedzże, no. Nawet nie waż się otwierać tej lodówki, no. Tort macie i proszę jeść wszyscy bardzo ładnie torcik. Tak? Dobiesław, możesz pójść sobie wziąć prysznic właśnie. Bardzo dobra myśl. Po czym możesz pójść... zmienić wygląd i zaplanować strój. O, nawet nie wiedziałam, że to tak ten. No dobra, no to
Nawet całkiem jeszcze nieźle się czujesz, to leć tam. W ogóle masz strasznie grube brwi. Ja bym to... Chociaż do tej fryzury tak idealnie mu to pasuje, nie? Ciekawie wygląda, ale może chociaż odrobinkę tak zmniejszymy te brwi? No już lepiej. I ogólnie też powiem teraz, bo zapomniałam wspomnieć wcześniej, że Rykowi, czyli temu drugiemu, nie, temu adaptowanemu, zmieniłam kolor oczu ze względu na to, że on miał tam jakieś w ogóle... Pasuje mu ta bródka, ja mu to zostawiam. Że on miał tam jakieś, nie wiem, takie fioletowawe czy coś takiego i ja mu zmieniłam na szare, bo mi tak bardziej pasowało. Dobra, możemy się zająć Celinką i koniem. Ona by chciała chyba pójść na przejażdżkę. Tak, no to pójdziemy. W ogóle ona się ciemności boi, bo jestem tchórzem. Leopold, w czym jest twój problem? No. O rany! Z czym masz problem? Nie wiem, o co im chodzi. Ja to łóżko sobie skopiuję po prostu, wstawię nowe, a to sobie nie chciałam sprzedać, tylko chciałam wsadzić do wyposażenia. Tylko może bym to przestawiła jeszcze im do sypialni. Nie wiem, czemu w tej w łazience Leopold ma ciemno. Zaraz się dowiemy. Panie, nie masz tu pan światła? Wydaje mi się, że było tu światło, tylko było takie, o właśnie. Wszystkie światła? No właśnie. Proszę iść spać. No teraz mogą normalnie spać, czyli może, nie wiem, może w tamtym on spał, w sensie ten Stevie na chwilę się położył i oni traktowali to jako jego łóżko, a że go nie za bardzo znają, to nie chcieli się tam położyć. Nie wiem naprawdę w czym był ten problem. W każdym razie ja tam to łóżko już sobie sprzedam, bo dwóch nie potrzebujemy. Dobrze, że dało się to rozwiązać, naprawdę. Wszyscy śpią w końcu. Jeszcze chciałabym te zaręczyny bardzo zrobić. Może nam się uda dzisiaj po pracy, jak oni oboje wrócą. Nie ma ochoty przychodni. Własnej matce, tak mówisz? Czekaj, czekaj, zjem śniadanie i do ciebie idę. Już, natychmiast. Skontrolować, o co mu tam chodzi. Nie wiem, co z tymi badaniami nadal. A może to to? Aha, chyba to muszę, tak? Dziennik medyczny. Czekajcie, zobaczę. Dzienniki, aha, ja muszę pewnie to czytać. Dobra. Artur jest poza domem. No to gdzie jesteś? Może uda nam się gdzieś go wyciągnąć, tak? Spróbuj go jeszcze raz zaprosić. A jak nie? Ale ci się zbagowały włosy na chwilę. To było piękne. Możesz się w to przebrać. A jak ten nie będzie chciał przyjść, to się gdzieś umówimy na mieście, dobra. Spróbujmy. Chociaż on jest chyba w pracy po prostu i to dlatego. No właśnie, nie może się spotkać. Dobra, wiesz co, idź spać, twój syn cię olewa ewidentnie, macie gdzieś, bo ty go miałaś gdzieś, w sensie ja go miałam gdzieś go, bo... W sensie ja go miałam gdzieś, bo go wyprowadziłam. Znaczy, może nie tyle gdzieś, co po prostu stwierdziłam, że tym Arturem nie za bardzo widzę kontynuację rodu. O, możesz ćwiczyć pisanie. Bez kitu, przecież dziennikarstwo to miała Gertruda. Ona w tym pracowała. Co tu mamy? Ale tu jest nagroda Simoleony, a nie... No dobra, możemy tam pójść. Kocioł w szkole przed... Dobra, ty też możesz tam naprawić ten kocioł. Ojejku, jak ty się źle czujesz, weź tam stamtąd wyłaź, bo jesteś zestresowana. O, jest. Chodź, odwiedzimy, chociaż ktoś wychodzi aktualnie. A to tylko Christine. Aha, i Artur, spoko. To skoro już wyszliście i nie mogę wam nic ten... W ogóle zobaczcie sobie ich, jak gdybyście nie widzieli ich, to właśnie tak się oni tutaj prezentują. Christine i właśnie Artur. Trochę ci się przytyło, powiem ci szczerze. No, nie ćwiczyłeś, pończuszek z ciebie niezły. Także okej, okay. No nie mają czasu dla nas widocznie. No, wyłaź stamtąd. Bernadetta.
Wychodzisz? Długo mamy na ciebie czekać, kobieto? On tu głoduje, a ty co? Aha, ona tamtędy wyszła. Mogłabyś się chociaż przebrać to codzienne. I chodź no tu. Tak, nie wiem. No gdzież tak od razu, no? Nie to mi się klikło. Trochę tutaj ich wstawmy, że tak nazwę, żeby poczuli tę romantyczną więź pod knajpą. Możecie coś robić na tej ławce? Tak się zastanawiam. Na przykład objąć albo coś takiego. O, przytulaj się na sofie. Bernadetta. Gdzieś mam te twoje okazje, naprawdę. Tak, to jest dokładnie to, co ja teraz czuję, wiesz? Dokładnie to samo. I proszę mu zaproponować to małżeństwo. Dobra, mam nadzieję, że tym razem przyjmą te... Znaczy, w sensie on przyjmie i mi się wszystko ładnie zapisze. I zaraz wracamy do domu. Proszę, proszę, przyjmij, proszę. Już się boję. Już się boję, po prostu muszę to zatrzymać i podjechać. Bo już się boję. Chyba przyjmie. Po prostu ona musiała mu się oświadczyć. Jej! Tak, udało się. Cały stres ze mnie zszedł po prostu. Jej. No to kiedyś na pewno będzie ślub, ale teraz proszę was bardzo, wracamy do domu. O rany. Do 3 razy sztuka, naprawdę. Mówię wam. Dobra, ale wiecie co? Ja sądzę, że w tym odcinku naprawdę sporo się tutaj działo. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!